24 razy USA wiadomości, 24 razy El Mercedes, 50 tysięcy razy El Mercedes. Zapraszamy Państwa do oglądania programu El Mercedes on YouTube. On YouTube mamy bardzo dużo. Elka Wiercielka, Elka Pierdzielka, Cinderella, Felicja Woska, Wiesiolandia, Wiesiolandia Plus, Ela Hoff, Mary Lu, YouTube.com, Ela Hoff, YouTube.com. Bardzo dużo mamy. Na Google Plus bardzo dużo kanałów mamy. Na Daily Motion mamy też El Mercedes, Wiesiolandia. Mamy. Dużo mamy. Mamy. W tym przypadku właśnie amerykańskie media wyszukiwały zupełnie innych spraw, bardzo ciekawych, które wiążą wydarzenia obecne w Stanach Zjednoczonych. Amerykańskie wybory prezydenckie, które odbyły się w listopadzie 2016 roku. Także proszę Państwa, chyba najwięcej na świecie mamy, bo chyba nikt nie ma tyle, żeby po 50 tysięcy filmów z jednego kanału, jak my mamy na El Mercedes, dochodzi no 49 tysięcy, 50 tysięcy jest filmów na El Mercedes, to chyba nikt nie ma tyle kanałów, proszę Państwa, z wernisaży, z wydarzeń w Warszawie i to też codziennie tego nie robimy, bo zwłaszcza, że ja społecznie się poświęcam, łapię pijaków, proszę Państwa, na Szeligowskiej, bo tu ten Sobieszek kierownik ma niezdyscyplinowanych pracowników z Ukrainy, wziął za pół darmo pracują. No to niestety, jak oszczędzasz chamie na prądzie, na świetle, to cię okradną żuraw, okradli żuraw, proszę Państwa, i te przewody elektryczne okradli. Potem tu jeszcze nawet było, proszę Państwa, w nocy o 4:00 łamanie. No to co, policja nic nie dał, że policja gdzieś złapie. Policja musi znać tych ludzi. To było trzech złomem. No to przecież, żeby tutaj ten kulawy wyszedł, to by jeszcze mógł połowie dostać. Ale on zadzwonił na policję, bo były 3, 4, 6 kontenerów. Proszę Państwa, opróżnionych. Znaczy nie dużo opróżnionych, ale to zaleczne to zabrali. Wiertarki, śliwiorki, proszę Państwa, majteczki, kropeczki, tak narodowi. $20 milionów właśnie za możliwość zorganizowania takiej imprezy w Moskwie. To są te pijaki mafie, Donald Trump pojechał złodziej ze złodziejem, pijak z pijakiem, łachmyta z łachmytą. Proszę Państwa, oni wszyscy współpracują ze sobą. Dmitrij Rybol-Ledmet, że nie połapiesz. Nie masz jak tego połapiesz. A więc mówiąc po polsku miliarderem, zapłacił $95 milionów za posiadłość w Florydzie, która należała właśnie do Trumpa, no i stwierdzono, że być może w grę wchodziły nie tylko zwykłe układy finansowe, ale możliwość uwiązania przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych i możliwość szantażowania do przyszłości właśnie przy pomocy tych pieniędzy. To był Andrzej Włosewicz, redaktor naczelny Chicagowskiego tygodnika Ekspres, znawca amerykańskiej sceny politycznej. Tak więc jak Państwo widzą, w taki przede wszystkim sposób postrzegane były wybory prezydenckie w Rosji, właśnie w aspekcie tego, co dzieje się w Białym Domu. I nie brakuje tutaj w Stanach Zjednoczonych takich komentarzy, że najbliższych, może nawet kilkunastu godzinach, ale na pewno dniach będziemy świadkami kolejnej politycznej burzy w Stanach Zjednoczonych, związanych właśnie z prowadzonym rosyjskim śledztwem, które jednak coraz więcej dowodów pokazuje na to, oczywiście Rosja zaprzecza, ale że właśnie Kreml ingerował w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Nie dam się, ja nie dam. Także te powiązania rosyjskie są tutaj coraz mocniej uwypuklone. U której nic nie ukradli, bo ja po prostu pilnuję. Gdyby złodzieje też pilnowałam też rodziców, którzy potrafili być na dwóch, wydawałam ci szczegółówkę za to. Może nawet godzinę, to ja protestuję w pijach, a może
tygodniach i to wszystko również nawiązuje do tych ostatnich jednogrosza w Białym Domu i wymieniania kadry właśnie w administracji prezydenckiej Donalda Trumpa. W ten weekend w USA uroczyście obchodzono Dzień Świętego Patryka. Święty Patryk raczej kojarzy się z Irlandią. Ja jestem dawno w strachu. Natomiast w Stanach Zjednoczonych tak samo. A nie takie coś, co gromadzi tylko nawet, pieniądze. Czy nawet w Rosji, czy bardziej celebruje no. się świętego Patryka. Jest to tutaj wyjątkowe. No nie daj Boże, jakieś przewie wiatru. Tutaj chciałem Państwu powiedzieć właśnie o takiej statystyce związanej z tym weekendem, która właśnie odnosi się do święta, czyli Dnia Świętego Patryka, bo one tutaj w Stanach Zjednoczonych to święto obchodzone jest od 1937 roku, a 1/10 społeczeństwa amerykańskiego, 33 miliony Amerykanów przyznaje się do swoich irlandzkich korzeni. Taka największa parada, gdzie oczywiście zdominowana przedsiębiorstwa koru odbyła się. No nie wiem, może mu się tu na pewno nie przyznęła, bo nie wolno stać. Ale w wielu przypadkach miało oczywiście zielony kolor. 80% Amerykanów założyło zielony strój. Kradną, proszę Państwa, natomiast aż 16 amerykańskich miast nosi nazwy dawnie i w Chicago to pokazywały agencje na całym świecie. Tradycyjnie w samym sercu miasta w Chicago tam przeformowano rzekę na zielono, która właśnie ze względu na Dzień Świętego Patryka była zielona i tam świętowano w taki sposób. Proszę Państwa, właśnie wszyscy kłamią, bo jednak ręce umywają. Na przykład sposób Jezusa, nie znam tego Jezusa, nie znam tego człowieka. Jak Jezusa pochwycili spektakularnie, aresztowali, nie znam tego człowieka. To są te kłamstwa, ale nie tu i teraz, człowieku, bądź człowiekiem. A nie świnią, jak to mówią teraz w Polsce, w 20, w 21 wieku.